strzelaj! Strzelaj, proszę! Pomóżcie mi! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown i dzisiaj, słuchajcie, mamy łódź zrobioną przeze mnie, no zobaczcie, jest przepiękna, przecudowna, a naprzeciwko mamy krakena. Mamy krakena, który będzie chciał nas pożreć. Zobaczcie, ma tutaj swoją buzię. Nie wiem czemu tutaj jest masa żab i ryb. Żab, które wyglądają jak T-Rex i nie wiem, co się z nim dzieje właśnie. I jeżeli nasza przepiękna, cudowna łódź nie da rady, w co nie wątpię oczywiście, mamy tutaj kolejną łódź, która nieco bardziej przypomina łódź i ma jakieś możliwości pływania, bo my się ledwo utrzymujemy na tej wodzie obecnie. No i na sam koniec, albo nie na sam koniec, mamy łódź do łowienia, stworzoną do łowienia ryb, więc taki kraken, który tutaj jest, nie ma szans żadnych, żebyśmy przegrali z nim. Oczywiście możemy używać tylko pistoletu, jednej bomby, jednej rakiety i shotguna, żeby wygrać z tym krakenem. Dlatego przyczepiamy do krakena i do jego macek te obiekty całe, które w nas strzelają. Zobaczmy, jak długo nasza łódź wytrzyma, jak szybko pozbędziemy się krakena. Grzesiu, trzymaj się! Grzesiu, trzymaj się! Zobaczcie, nasza łódź została zjedzona przez te macki! W sumie można powiedzieć, że zostaliśmy już zjedzeni przez tego krakena. Czemu ty latasz? Czemu ty latasz? Przestań! Dziękuję! Grzesiu, teraz trzeba się przygotować na prawdziwą walkę. Teraz mamy łódź, mogę ją prowadzić. Ty się oczywiście trzymaj w miarę, możesz sobie zejść na dół. Proszę bardzo. Ej, zobaczcie, jak on się trzyma teraz dobrze. Jakby specjalnie się trzymał. I oczywiście zaczynamy naszą walkę z krakenem, troszkę upośledzonym krakenem. Spróbujmy od niego jakoś uciec. Dobra, szybko, szybko. Oho! Co się dzieje? Zobaczcie, unosi się cały. Nie no, on nam rozwala łódź. Zatapiamy się. Zatapiamy się całkowicie. Zobaczcie, usiadł na nas. Oho! Usiadł na nas. Jeszcze mnie rzucił. Także nawet taka łódź nie jest w stanie uciec od takiego krakena. Dobra, teraz nie ma szans, żebyśmy to przegrali. Łódź się zatrzymuje, spróbujmy walczyć z naszym krakenem. Spróbujmy się go pozbyć, odłączyć mu wszystkie macki, zanim nas wciągnie, wywala naszą łódź. Trzymajcie się, trzymaj się, proszę. Dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Co ty robisz? Wyrzucił mnie w powietrze. Zobaczcie, co on zrobi z naszą łodzią. Nie no, ona się topi już całkowicie. No i naszej łodzi, słuchajcie, nie ma. Wpadłem na cudowny pomysł. Otóż chciałem zrobić obronę przed krakenem w czarnym, pięknym jachcie, ale na obecną chwilę wygląda to w taki sposób, że to strzela nie wiadomo gdzie. To strzela pod siebie, rozwalają własny statek. Przestańcie. Dobra, to jest po prostu prześwietne. Mamy system obrony. Jakby coś się działo, możemy odlecieć helikopterem. No nie może być lepiej. Tylko nie strzelaj w żaby. Czemu ty strzelasz w żaby? Przestań. Uwaga, wszystko jest już gotowe. Zasiadamy do statku. I nasze turety. Co wy robicie? Mieliście strzelać w ośmiornicę. Jeden tylko strzelał. Tam. Strzelaj. Strzelaj. Proszę. Pomóżcie mi. Nie no, tak być. Helikopter. Helikopter, szybko. Ej, ten helikopter nie działa. On nie działa nawet. Rozwalimy tą ośmiornicę, tylko ona nas popycha cały czas. Nie no, statek się pali, turety poodpadały. Ostrzelają w jakieś żaby głupie. Zejdźmy do podziemi. Musimy włączyć autodestrukcję statku po prostu. To jest jedyne wyjście, żeby to wygrać. Uwaga! Uwaga, wybuchło wszystko. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, pozbyliśmy się ośmiornicy i statku. Dobra, teraz wszystko jest idealnie, nie może się nic nie powieść.
jeżeli się nie powiedzie, to już nie wiem, co zrobić. My możemy teraz polować dosłownie na wszystko z taką maszyną. Uwaga! Ośmiornica atakuje. Zobaczmy, jak bardzo dobrze możemy się przed nią bronić, używając naszych epickich działek obronnych, które nie wiem czemu nie trafiają w ogóle w ośmiornicę! Wywaliła nas! No zobaczcie, co to ma być, kraken! Pożar nasz statek! Dobra, jeszcze się nie utopił, jest dobrze. Jest wszystko w porządku, nadal nasze działka walczą. Nadal możemy walczyć z krakenem. Tylko statek jest już tak rozwalony. Zobaczcie, co się dzieje ze statkiem. Ale nadal się nie zatopił i nadal potrafi pływać. Okej, to mi się podoba. Pozbądźmy się naszego krakena całkowicie, akurat gdy statek się zatopił. To kraken również umarł, zobaczcie. Jesteśmy pośrodku niczego. Nie mamy statku, ale pokonaliśmy wielkiego krakena. Przechodząc dalej, mamy tutaj budynek, który jest całkowicie zrobiony w taki sposób, żeby przypominać najbardziej realistyczny budynek, w sensie najbardziej realistyczne zniszczenia. Zobaczmy, oczywiście będzie przyspieszone tempo na filmie, dlatego nie będę nic mówić przez parę sekund. Zobaczmy, co się z naszym budynkiem stanie. Okej, nie było aż tak źle. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli dodamy do tego realistyczniejsze zniszczenia. I zobaczcie, cały budynek po trzech atomówkach w sumie się rozwalił. Możemy też zrespić, jak on wygląda w ogóle. Kosmite! Który będzie nas gonić? Jak on to robi? Co on robi? Czemu on poleciał? On miał nas atakować ogólnie. Ale tak nie wygląda to zbyt groźnie. Poleciał do nieba, Grzesiu. Grzesiu, boisz się? Powinieneś. Czekajcie, zrespmy go od razu. Zobaczmy, co teraz będzie robić. On serio robi jakieś dziwne rzeczy. Tylko czemu on leci w kosmos? To mnie zastanawia. Czemu ty lecisz w kosmos? Stój! Wracaj na ziemię! Wracaj na ziemię! Grzesiu, trzymaj się! O, zobaczcie teraz! Teraz zaczął nas atakować! On się przebija przez ściany normalnie! Dobra, koparka! Koparką może damy radę go pokonać! On przesuwa koparkę! No i poleciał. Ale przecież my mamy tego cudownego moda, gdzie można sobie siebie lub inne rzeczy wystrzelać. Zobaczcie, Grzesiu, idź, pokaż widzom, można tobą strzelać, wejdź do środeczka. I oczywiście, kto tego nie widział, podpalamy i Grzesiu leci prosto w budynek. I mamy też ten mod na niszczenie oczywiście się budynków, w sensie w ładniejszy sposób. Jeżeli włożymy tutaj kulki, włożymy masę wybuchowych kulek do środka, to teraz będzie ten dom wyglądać naprawdę tragicznie. Zobaczcie, zawalił się cały. To jest tak genialny mod na to zniszczenie, przynajmniej przy jakichś budynkach, że to serio epicko wygląda. Nawet tutaj dom kowala ucierpiał. Tym serio można naprawdę rozwalić wszystko. Bo w sumie pomyślałem też o jednym. Mamy przecież statek. Zróbmy tu miejsce. Postawmy tutaj armatę, przecież to jest armata, przecież statki służą do tego, żeby te armaty na nich były. Pozbądźmy się też tego, nie wiem po co to jest w ogóle. I mamy naprzeciwko, to nie jest zwykły ten potwór z poprzedniego odcinka, to jest jeszcze większy. Dlatego trzeba się serio przed nim przygotować. I przygotowani czekamy na naszego potwora. Tylko to jest troszkę w złą stronę. Okej, czekamy na naszego potwora, aż tu podpłynie. I uwaga, strzelamy wszystkim, co mamy. Dostał, ale to się odbiło od niego. Są takie ścinki, że nie wiem, czy mogę cokolwiek zrobić, bo ten potwór jest po prostu zbyt wielki. Zobaczcie, że robi z nami, zaczął się kręcić, robi z nami dosłownie, co tylko chce.
jeszcze nas podrzuca, wywala i robi masę innych rzeczy. Zobaczcie, jaką mu dziurę zrobiliśmy w tym ogonie, ale mimo wszystko nic mu się nie stało. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Czemu ten strajk nuklearny nic mu nie robi? Zobaczcie, jakąś małą dziurkę zrobił, to jest żałosne. Może uda mi się go złowić? Chyba nie. Także ja was żegnam. Pa, pa.